Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, amerykańskie 500+. 500+, no to wygląda na to, że jest $350 plus na miesiąc. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej piszesz komentarze? Bardzo często staram się odpowiedzieć, także pisz. Zdrowia dla normalnych. No, takie dwupartyjne zrozumienie w Ameryce, no to jest takie, że jednak rodziny z dziećmi potrzebują pomocy. No, każdy normalny rozumie, że dzieci to prędzej czy później same będą podatnikami, także z politycznego punktu widzenia, z ekonomicznego punktu widzenia posiadanie dzieci przez rodziny pracujące, no najlepiej by było, żeby było pracujące. Za Donalda Trumpa, no to było zagadnienie, które było podejmowane przez Trumpa, kiedy ten budżet federalny to troszeczkę już tak zanikał. Tyle tylko, że wszystko odrosło od tego momentu, kiedy ta panika 19, wściekła polityka, no, urzędników i polityków zniszczyła ekonomię, ale najbardziej zniszczyła rodziny i dzieci. Cały ten to zatrzymanie ekonomiczne dotknęło kobiety najbardziej i to dużo bardziej niż w poprzednich recesjach. Ilość osób pracujących, no to najwięcej straciło jednak, to były kobiety. Wszyscy, we wszystkich grupach ludzie potracili pracę, ale wśród kobiet z dziećmi, no to było jednak największe straty, czy największe zwolnienia, czy rezygnacje. No i teraz kobiety z powrotem, kobiety, które pracują, nie wracają tak szybko do pracy, tak jak kobiety, które nie mają dzieci, kobiety, które bezdzietne kobiety wracają szybciej niż kobiety matki. Najszybciej wracają do pracy mężczyźni, którzy mają dzieci. No, bo wygląda na to, że jednak kiedy mają szansę iść do pracy, no to ta odpowiedzialność ojcowska po prostu wskakuje, no i szukają pracy częściej niż faceci bez dzieci, tak? Także jest to wszystko normalne, tak? To nikt nie potrzebuje tego tłumaczyć. No nie trzeba na to mieć doktoratów, nie trzeba mieć jakichś badań społecznych czy politycznych. No i kobiety, które mają dzieci, no zostają w domu. Dla normalnych, klasycznych, takich konserwatywnych ludzi, no to jest bardzo proste. Matka kocha, matka ma te czulsze serce, matka ma mniej testosteronu, matka mniej zarabia z reguły w ciągu swojego życia. No statystycznie każdy może tam kwestionować, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy to jest prawidłowo, czy to jest nieprawidłowo, czy tak powinno być, czy nie powinno być. No ale niestety w ciągu życia kobiety, ktoś musi się poświęcić, jak jeżeli ktoś pracuje, to ktoś musi pracować w domu i to jest naturalne. Kobieta pracuje w domu w sumie 24 godziny, wychowując dzieci, szykując jedzenie, robiąc zakupy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ma dwoje, troje dzieci, no to jest robota na cały zycher. No i do lat 50., 60., kiedy to małżeństwo klasyczne było takie preferowane, no to wszystko działało, tak? Ojciec przynosił ten boczek do domu, a matka gotowała i te dzieci były zadowolone. Oczywiście komuniści, socjaliści, ci postępowi liberałowie, no to krzyczą, że jednak, że to jest nieprawidłowe, że to nie jest w porządku, że to jest przeciwko, że płeć nie ma nic wspólnego. No każdy normalny rozumie, że takie podejście, no to nie jest normalne. No ale postępowi liberałowie, komuniści chcą powiedzieć, że wszyscy są równi, łącznie z płcią i z zarobkami i z chęcią do pracy. Nie biorą pod uwagę testosteronu. No ale to tak jak mówią, że chłopak, który się czuje dziewczyną, pomimo, że ma dużo testosteronu,
testosteronu, będzie walczył z dziewczynami jako zapaśnik, jako zapaśniczka z takim określeniem i będzie wygrywał i to jest wszystko w porządku. No nie jest, nie jest to wszystko normalne. I na dzień dzisiejszy, no to, to jest proste, tak? Szkoły są zamknięte, przedszkola są zamknięte, kobiety jeszcze trzymają, muszą być w domu. Nauczyciele nie chcą wracać, cała ta budżetówka, wszystkie te pasożyty nauczycielskie nie chcą wracać do szkół, no bo mówią, że boją się zarazić. No ale to jest jedno wielkie oszukaństwo. No kiedy szkoły zaczną się otwierać, no to te ciśnienie, ten napór na to, żeby kobiety były w domu, troszeczkę się zmieni. No ale całe te ciśnienie, no to już jest od lat. W Ameryce kobiety w 2000 roku to 60% kobiet pracowało. To jest duża ilość kobiet, tak? 60%, 60 na 100 pracowało. W 2020 pracowało 58%. No to niedużo mniej, tak? 58 na 100 pracowała. Ameryka to była jedna z naj z tych ekonomii, które są bardziej rozwinięte, to była jedna z największych ilości partycypacji kobiet, pracujących kobiet. No teraz to się zmieniło. W krajach angielskojęzycznych, no to Ameryka jest mniej kobiet pracuje. Także to w sumie jest chyba dobra rzecz, kiedy matki się poświęcają dla wychowania dzieci. No a teraz komuniści właśnie pchają to, żeby państwo centralnie wychowywało dzieci od dwulatków, od trzylatków, żeby te plakaty propagandowe wisiały na ścianach o transgenderach i o wyborze płci już 3-4 latka. No i to jest fakt. To jest to, które ja widziałem zdjęcia z przedszkola właśnie tego rodzaju i to właśnie taka jest nauka transgenderowa. W Ameryce to zawsze był opór przeciwko temu. No można pomyśleć, że w Ameryce kobiety te preferencje się troszeczkę zmieniły, że kobiety no same chcą wychowywać, no te uczucia matczyne, no to jednak nie da rady, żaden postępowy polityk tego nie zmieni. Ceny częściowo, no to ktoś może powiedzieć, że jeżeli kobieta ma pracować, żeby zapłacić za żłobek czy za przedszkole, no to woli być w domu, nie pracując, no bo i tak tych pieniędzy rodzina nie będzie widziała. Dlatego Biden właśnie proponuje. Biden proponuje te komunistyczne wychowanie od żłobka. On proponuje, żeby było za darmo dla 3-4-latków, a żeby były duże kredyty dla 5-latków wzwyż. No i że będzie limit, że rodzina będzie płaciła tylko 7% swojego dochodu za dziecko przy 5-latkach. No to taka propozycja, no to jest od razu każdy normalny rozumie, że jest nienormalna. No, że jeżeli ktoś powie, że jest maksimum, to jest 7% z pensji, no to ludzie będą biegali i wynajdywali miejsca super duper, które by normalnie by kosztowały 10, 20, 30, 40% ich dochodu, no, a oni zapłacą tylko 7%. Także to już każdy normalny, nie trzeba być ekonomistą, żeby zrozumieć, że same założenie Bidena kretyna no, i jego doradców, no to jest nienormalne, no, ale oni to proponują. Proponują coś takiego. W przedszkola wszystkie te żłobki będą zdecydowanie podwyższały ceny nieustannie, no bo wszystko będzie przychodziło, pieniądze będą przychodziły z rządu, bo ludzie będą płacili tylko te swoje 7%. Na te pozostałe pieniądze
pieniądze będzie płacił, będą płacili resztę podatników. No i do tego to, żeby konstytucji stało się zadość, no to te prawo to nie jest tylko dla najbiedniejszych, czy biednych, czy średnio zarabiających, no ale to jest również prawo dla wyżej i najwyżej zarabiających, tak? Także to samo komuniści zrobili z uniwersytetami. Uniwersytety w zasadzie pożyczki były gwarantowane przez rząd, no i przez to, że pożyczki były gwarantowane przez rząd, pożyczki studenckie wzrastały około 2,5 raza szybciej niż opłaty szkolne, te czesne, wzrastało 2,5 raza więcej niż roczna inflacja. Także, że teraz niektóre uniwersytety, WIKT i Opierunek i Nauka, no to kosztuje po 70 tysięcy za czteroletni college czy uniwersytet, który właśnie bardzo często uczy tych głupot typu social studies, czyli te nauki społeczne, I nauki o płci i tak dalej, i tak dalej. Największa jednak cała ta debata, no to jest od 50 lat, od 60 lat, kiedy komuniści zaczęli maszerować przez instytucje. No i Nixon to jednak miał opory. Miał opory takie amerykańskie, klasyczne opory. No i w sumie to dwupartyjne były tego rodzaju opory. Co robić z tymi przedszkolami i żłobkami? No, jego doradcy Nixona w tym wypadku to był Pat Buchanan, no to on Nixon miał obiekcję, że w zasadzie mówił, że centralne państwowe wychowanie dzieci, no to jest jednak przeciwko temu, gdzie rodzina wychowuje dzieci, że w Ameryce nigdy nie podkreślano wychowania, bo wszyscy wiedzieli, że prędzej czy później będzie to wychowanie polityczne. No i na dzień dzisiejszy to jest wychowanie polityczne. Także 50 lat temu już wiedzieli. Dzisiaj też normalni ludzie to wiedzą. Jeden z senatorów republikańskich oczywiście, Josh Hawley z Montany, on skrytykował Bidena za lewackie inżynierię socjalną. No i to jest prawda, bo powiedział, że to są właśnie preferencje tych elit rządzących, które chcą skomasować i skondensować tą władzę, no i zacząć od już 3-4-latków. No teraz wszystkie uniwersytety 18-20-latkowie zostali zassani do tej propagandy komunistycznej. Szkoły średnie, szkoły podstawowe. To wszystko zostało opanowane. Teraz już chcą wejść do tych 3-4-letnich. Większość normalnych rodzin, no to chce spędzać czas z własnymi dziećmi, nie chce ich oddawać. Tom Scott z południowej Karoliny, ten murzyn, którego w zasadzie inni politycy lewicowi nazywają go wujkiem Tomem, czyli tak jak chata wuja Toma, no to jest bardzo obraźliwe. No to on powiedział, że rząd jeszcze bardziej chce się wpierniczyć w środek waszego życia, no, czyli wszystkich tych konserwatystów, i chce się wpierniczyć od kołyski do koledżu. No i to tak wygląda, że faktycznie lewacy chcą się wpierniczyć od kołyski do koledżu. Chcą zabrać te umysły dzieci rodzicom z pod ręki. Popatrząc, jak można zostawić się tradycyjne wychowanie dzieci bez jakiejś takiej wielkiej ingerencji, no to są propozycje tych kredytu podatkowego. No tyle tylko, że kredyt podatkowy, no to jest taki, jeżeli ktoś zarabia powiedzmy 78 tysięcy, no to jest taka średnia zarobek amerykańskiej rodziny, która ma
dwoje dzieci, no to 78 tysięcy, no to oni płacą około 26 tysięcy w podatkach federalnych, no bo to jest prawie 30%, no i około 10 tysięcy w podatkach stanowych, w zależności w jakim stanie mieszkają. No ale te 25-30 tysięcy w podatkach, no to teoretycznie mogą sobie odpisać, no teraz trochę mniej, ale są propozycje, żeby mogli odpisać na dzieci 12 tysięcy na matkę i dziecko, na matkę i ojca, albo 6 tysięcy na pojedynczą osobę. Ta propozycja Holly, to on proponował, żeby właśnie to było dla rodzin klasycznych, czyli matka i ojciec, nie tam homoseksualnych, nie tego rodzaju związków partnerskich. Mitt Romney, no to jest taki zdrajca, komunista, on w zasadzie jest republikaninem, no ale to on jest rhino, czyli republikanin name only, czyli udawany republikanin. On jeździł po Stanach i dawał się wybierać po prostu. Przepraszam, ciekawa sytuacja w tym wszystkim, że po prostu polował na swoje miejsca. No to on proponuje $300-$350 takiego 350 plus, czyli nie kredytu podatkowego, to znaczy, że jeżeli ktoś miał zapłacić 26 tysięcy, to dostanie na dziecko 12 tysięcy, no to będzie musiał zapłacić 14 tysięcy. Romney proponuje, żeby po prostu budżet państwa, czyli podatnicy dawali $350 na miesiąc dla wszystkich dzieci poniżej 6 lat i 3000 na rok, czyli $250 na miesiąc dla dzieci 6 do 17 lat. Tak, także to by było subsydiowanie, także to by było powiedzmy te 500 plus, no to by było 350 plus czy 250 plus, no z ograniczeniem, że jest to 15 tysięcy rocznie. Czy to ma sens? No zawsze ma sens. Szczególnie ma sens, że tu zawsze chodzi o to, czy kto ma płacić więcej podatków, tak? No bo ci, którzy płacą podatki, no to powinni mieć możliwość odpisania tych podatków od twoich zarobków. Ci, którzy nie płacą podatki, no to jest tak jak wspomniałem, normalnie wychodzi na to, że te dzieci będą prędzej czy później płaciły podatki, no i państwo, naród się nie wyludni. W Ameryce akurat źle się stało, że w Ameryce to zaczęły się tworzyć dwu, trzy, czteropokoleniowe rodziny, które rodziny. No, z reguły kobiety bez mężów, no i siedzące nieustannie na zasiłku i nigdy nie pracujące. No i takie porobiły się pewne getta, porobiły się pewne rejony we wszystkich miejscach, we wszystkich dzielnicach czy większych miastach. No i tam zawsze jest to niezadowolenie. Tam jest zawsze jest ten bandytyzm, kryminalizm i tak dalej. No bo to jednak państwo pieniędzmi podatnika stara się to wszystko zreperować, no ale jest coraz gorzej. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla republikanów, dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie 2022 w wyborach międzyprezydenckich. Głosujcie 2024 w wyborach prezydenckich. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się, jakie są osiągnięcia Bidena. Izraelczycy i Palestyńczycy leją się na potęgę. Cena benzyny rośnie, podatki rosną. Wszystko jest coraz gorzej, także zastanówcie się, na kogo głosować w przyszłych wyborach.
Zdrowia dla normalnych.